Okej. No dobra, zerkamy sobie na kolejny temat. Jeśli chodzi o kolejny temat, to tutaj podsumowanie ostatniego dnia. Jeśli chodzi o ostatni dzień, to tutaj przede wszystkim dziś występowały duże porywy wiatru nad morzem oraz na krańcach południowych, na południu Polski przede wszystkim. Tutaj jeszcze dawał się we znaki Halny, dawał się we znaki również Fen. Natomiast to, co było dosyć to, co się stało niestety niebezpiecznego, to tu mamy chociażby Fakty 24, ostatnia dziś katastrofa związana z żurawiem, który przewrócił się, w sensie dźwig. Z tego czytamy, 51-latek nie żyje po tym, jak w Wieliczce pod Krakowem na kontener pracowniczy przewrócił się dźwig budowlany. W kontenerze uwięzionych było 3 pracowników, zostali oni ewakuowani przez strażaków i jedna osoba trafiła do szpitala. Jak poinformował nas młodszy kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy Małopolskiej Straży Pożarnej, do wypadku doszło około godziny 12 na placu budowy w Wieliczce, województwo małopolskie, przy ulicy Dębowskiego. Katastrofa na budowie sądu w Wieliczce. W wyniku przewrócenia się dźwigu budowlanego na kontener pracowniczy jedna osoba zginęła. Jak informuje policja, to 51-latek, jeden z operatorów dźwigu, który przewrócił się na kontener, w którym przebywało 3 pracowników. Zostali oni ewakuowani przez strażaków i przekazani ratownikom medycznym. Starszy aspirant Paweł Tomasik poinformował nas, że jeden z rannych pracowników, którzy przebywali w kontenerze, trafił do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Według strażaków poszkodowany doznał urazu głowy. Pozostali dwaj pracownicy zostali zaopatrzeni na miejscu. Za wcześnie, by wyrokować o przyczynach tego zdarzenia. Jak poinformowali strażacy OSP w Wieliczce, w miejscu tragedii budowana jest nowa siedziba prokuratury i sądu. I powiem wam szczerze, że tragedia, to z pewnością tragedia się stała, to jest bardzo dobrze widoczne. Była to jakaś nowa, znaczy może nie tyle nowa, po prostu była to budowa. Widać, że konkretnie cały ten dźwig runął. I w czym jest problem? Tak, doktor Kamper, mogło być tak, że działa to na zasadzie pracuj, bo cię zwolnię. Trudno mi powiedzieć, jakie były tam porywy wiatru, ale możemy to sprawdzić. Możemy to sprawdzić chociażby na IMGW. I sprawdźmy to, zobaczmy. Mamy Kraków, mamy okolice Wieliczki. Najbliższa jest stacja Siercza. Przy czym ja już patrzyłem wcześniej. Stacja Siercza ma jakiś problem z wynikami, w sensie z pomiarami, ponieważ pokazuje wiatry wiejące z prędkością 250 km na godzinę, więc to jest raczej nierealne. Więc i tam, gdzie nie ma piku, wiało 100, 110, 120 km na godzinę. Tam, gdzie jest pik, wiało 400, prawie, czy 300. To jest, oczywiście, to błędne są pomiary, więc pomijamy po prostu, szukamy dalej. Co mamy tutaj bliżej? Mamy tutaj bliżej Siepraw bodajże. Tak, Siepraw. Zerknijmy, czy tutaj czas mamy, coś mamy. Nie, tutaj nie ma pomiaru wiatru. Tutaj trochę niżej na południe. Zerkamy. I tu widzimy, kurczę, zobaczcie, to się stało gdzieś koło godziny 12, 13, 14, akurat ta stacja była wyłączona. No i MGW, no to tak właśnie jest. A co my tu mamy jeszcze? Raz będzie wyłączyli. Tak, wyłączyli, usterka jest, nie? Tu mamy Libertów. No i Libertów nam pokazuje, no 2,7, 3,4 w porywie 8 metrów, no to 30-40 km na godzinę. Ja powiem wam tak, tam mogło powiać 40 do 50 km na godzinę raczej. Raczej tyle. Trudno mi powiedzieć, czy więcej. Nie robiłem tam pomiarów, nie wiem. Natomiast jeżeli ktoś ogarnia temat, to dajcie znać, przy jakim wietrze dźwig powinien pracować.
sprawdźmy sobie. Powyżej 10 metrów na sekundę, bądź 15 metrów na sekundę w innych przypadkach, jeżeli nie transportuje ładunków wielkowymiarowych. 15 metrów na sekundę, czyli no całkiem duża prędkość. Trudno powiedzieć, co tu było przyczyną. Nawet do 60 jakby wiało. No to właśnie. Chyba, że był to naprawdę potężny poryw, który mógł się zdarzyć. Bywały takie sytuacje jak najbardziej. W tym roku, chociażby w Warszawie, gdzie prognozowaliśmy prognozę dla jednej z firm, że teoretycznie było wszystko ok, ale przemieszczała się komórka konwekcyjna, która co prawda nie dawała wyładowań, ale dawała silny podmuch wiatru prostoliniowego, ponieważ ten prąd wstępujący, on tam za wysoko sobie nie poszedł, potem nagle zaczął spadać, no i nagle mieliśmy poryw do bodajże 70 bądź 80 km na godzinę, gdzie wokół wiało 20 do 30 km na godzinę maksymalnie, stąd tamta sytuacja nagle zrobiła się dosyć niebezpieczna i to było, i to się dzieje tylko punktowo, więc jeżeli tu w tym wypadku mamy tylko kilka stacji i te stacje są daleko od siebie rozłożone, no to nie wychwycimy tego, prawda? Tu mogło tak się stać. Mógł być taki przypadek. Trudno powiedzieć, czy ktoś tam nawalił pod kątem tego, że pracowali w warunkach niedostosowanych, znaczy pracowali w warunkach, w których nie powinni pracować. Tak jak mówię, tak jak tam też piszą, trzeba to po prostu musi być jakieś badanie zrobione. Zerknijmy sobie TVN Meteo. Akurat jeśli chodzi o polskie media, to TVN Meteo całkiem sensownie podaje informacje i to jest naprawdę ok. Też z ciekawostek, ale tu raczej ze świata, mamy informację o tym, że fale porwały do oceanu 8 turystów, załamanie pogody na Wyspach Kanaryjskich. No i sobie to załamanie pogody sprawdzimy zaraz. Zerkniemy sobie na Windy, jak tam wygląda sytuacja na Kanaryjskich Wyspach, czy w ogóle jest tutaj, będzie to widoczne odpowiednio. Zerknijmy sobie na radar pogodowy, na wiatr, bo tutaj przede wszystkim te porywy wiatru. Już sobie pootwieram to. No, to już mogę odsunąć. Okej, okay. Co my tutaj widzimy? Widzimy silniejsze porywy wiatru? Owszem, jak najbardziej. No i faktycznie, tam się pogoda dosyć mocno załamała. Tam w ogóle są jakieś w ogóle przy brzegu przede wszystkim dosyć mocne porywy wiatru. Między wyspami również, to też jest bardzo specyficzne, ale to jest związane z budową tych wysp, że tam, gdzie jest zawietrzna, te porywy wiatru są bardzo słabe, ale między wyspami wieje naprawdę fest, naprawdę mocno. Zerkniemy sobie w ogóle, jak tam wygląda sytuacja. Tam jeszcze chyba nie mamy oznaczeń map, znaczy kamer. Generalnie pracujemy nad tym, żeby zrobić sobie takie oznaczenia, żeby móc łatwo skupić się na kamerze i te dane kamery wybrać. No na pewno wieje całkiem mocno, jeżeli tutaj widzę sobie kamery w tym momencie, różne kamery, to tutaj no całkiem mocne porywy wiatru tam występują. Na skyline mi to pokazuje. No to przede wszystkim Teneryfa. Ale wygląda to całkiem ok. Całkiem ok.
Tak, całkiem mocno wieje, to morze przy brzegu potrafi być naprawdę wtedy niebezpieczne. I tak jak widzimy, dwukrotnie wysyłano nad ocean śmigłowiec, aby wyławiać z wody plażowiczów porwanych przez fale. Wśród uratowanych był 23-letni mężczyzna, który nie mógł wydostać się z wody w okolicy plaży Playa de Royas. Ale z tego co wiemy, nikomu tam się nic większego nie stało. No i taka to sytuacja. Północna Hiszpania również silne porywy wiatru. Generalnie nie wiem, jak wy się zapatrujecie na taką wodę. Ja lubię to bardzo oglądać, ale z oddali. Generalnie taka woda powoduje, że no, mnie to trochę przeraża. Po prostu. To jest ten żywioł, który mnie przeraża. No, także tak to wygląda.